Dzień dobry, tutaj Nagrody Filmowe TV. Ja jestem Alan, jest ze mną Michał. Dzień dobry. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się drugą częścią kategorii aktorskich naszych przewidywań na Oscary 2024. Zaczynamy od aktora drugoplanowego i serdecznie zachęcamy Was do przesłuchania pierwszej części tego materiału o aktorach i aktorkach pierwszoplanowych, no ponieważ tam już padło dużo stwierdzeń, które tutaj mogą pomóc nam właśnie w naszych prognozach i w no, nie będziemy się argumentacji. powtarzać, tak, nie będziemy się powtarzać, więc warto tam zajrzeć, no bo to wiadomo, aktorzy drugoplanowi się z pierwszoplanowymi zawsze łączą. Także aktor drugoplanowy i tutaj już warto zauważyć, że tak samo jak aktorze pierwszoplanowym mamy tutaj dwóch wyraźnych prowadzących, tutaj myślę, że rozegra się walka już do końca między nimi. Wątpię, żeby ktoś tutaj wszedł między Goslinga i De Niro. Ja typuję Goslinga, no głównie dlatego, że typuję też Barbie do wygrania Best Picture, ale no wszystko wskazuje na to, że Gosling tam będzie najlepszy, że Gosling tam będzie kradł wszystkie sceny. Plus to jest tego typu rola, która w ostatnich latach bardzo lubi wygrywać aktora drugoplanowego, czyli taka komediowa bardziej. I wydaje mi się, że Ryan Gosling to jest też taki aktor, który Oscara nie ma, a każdy by chciał, żeby miał. W końcu też jest jeden z najbardziej znanych i ukochanych aktorów wśród mainstreamowej publiczności. Tak te wszystkie memy literalnie ja nie wzięły się znikąd. Więc no, pasuje ten Gosling tutaj bardzo ładnie, aczkolwiek no nie można skreślać De Niro. Ja De Niro mam na drugim miejscu głównie dlatego, że on już te dwa Oscary swoje ma. Plus on gra złą postać w Killers of the Flower Moon, a jak wiemy, Oscary nie nagradzają raczej aktorów, którzy grają złe postacie. Jak mam do wyboru, to raczej jednak te pozytywne tutaj persony wygrywają. No, wiadomo, że się zgadzam z tym, co powiedziałeś. I też jeśli chodzi o Goslinga, to jest zupełnie coś innego niż to, z czego ludzie go znają. Więc no to przede wszystkim, tak. No, więc to będzie zupełnie nowe oblicze. Tak, i tak jak przez ostatnie lata były częste krytyki, że no Gosling to wszędzie gra tak samo, wszędzie wygląda tak samo, że po prostu taki no taki typ bez wyrazu. No a w Barbie będzie kradł show. Także będzie zupełnie coś innego i ludzie to powinni pokochać. Tylko tutaj się rodzi moje pytanie. Jaka jest różnica między Goslingiem a Robbie? Że Goslinga typujesz do zwycięstwa, zresztą też eksperci, a Margot Robbie w ogóle nie do nominacji. Bo Ryan Gosling, jego memy, literalnie ja, się wzięły z tego, że on gra taką postać cały czas jak w Drive. No bo głównie te memy się odnoszą do filmu Drive, czyli takiego... Wiadomo, że nie o to w tym filmie chodzi, ale on jest postrzegany jako taki samiec alfa, jako taki czad prawdziwy. A to, co on zrobi w Barbie, to będzie kompletne zaprzeczenie tego całego wizerunku, no bo jak wiemy, postać Kena, no to jest całkowicie zależna od Barbie, tak? Że z tego, co wiemy, no to jedno z pierwszych zdań w filmie, które opowiada Helen Mirren jako narratorka, to, że Barbie, każdy dzień Barbie jest cudowny, a dzień Kena jest cudowny tylko wtedy, kiedy Barbie na niego spojrzy, więc on będzie takim totalnym simpem po prostu, który będzie przy okazji totalnym głąbem, który będzie się chciał bić z tymi wszystkimi innymi Kenami, bo on to musi najlepsze wrażenie na Barbie zrobić. I no myślę, że to też nie tylko do tego się będzie ograniczała jego rola, no bo skoro to będzie jakoś tam przewrotne dla wizerunku Barbie, to myślę, że to też będzie przewrotne trochę dla wizerunku Kena. A no z tego, co wiemy, tam Gosling pokazuje swój talent komediowy, czyli coś, czego jeszcze kompletnie nie jest znany, no bo właśnie to, co powiedziałeś, on jest kojarzony głównie z tym jednym swoim poważnym wyrazem twarzy, który jest w każdym filmie, w którym gra tak, ta scena z Blade Runnera, gdzie on się patrzy na ten hologram Ane de Armas, taki smutny, pobity, no to tak właśnie Ryan Gosling jest i to jest kompletnie co innego. No plus te wszystkie opinie po pokazach testowych, które mówią wprost, że Ryan Gosling tam jest najlepszy, że on totalnie kradnie wszystkie sceny, że jest przezabawny i że no nie spodziewamy się, co on tam pokazuje. A Robbie, no to wydaje się, że gra to, co zazwyczaj, czyli Harley Quinn, czyli Nelly DeLaRoy, to wszystko jest to samo, tak? Znaczy wiadomo, no że dobra, ona to robi okay. Zawsze znakomicie, ale nie jest coś
co robi na akademikach wrażenie. To jest to samo, tak jak ci powiedziałem o Tomie Cruise'ie, że no fajny był w Top Gunie, ale to samo. I robi też to samo, natomiast Gosling robi zupełnie coś innego. I no on nawet, no, nomin nie, on ma jedną nominację, sorry. On miał nominację za ten słaby film, Half Nelson. No ale to tak jakby nie miał, bo nikt nie oglądał tego filmu i nikt nie wie. A jeszcze miał za La La Land. Tak, No. zapomniałem. No to miał dwie nominacje, ale jakoś tak. Nie wiem, on pasuje na tego Oscara w końcu, chociaż warto zauważyć, że Margot Robbie też nie ma Oscara, ale wygląda na to, że go nie zdobędzie nigdy, tak samo jak Amy Adams. To są po prostu dwie przeklęte kobiety, które nie mogą tego Oscara zdobyć, nieważne jak dobre role mają. Ale to już zostawmy to na razie, bo o Goslingu mówimy. Także dlatego ja mam właśnie Goslinga na pierwszym. A ty co, De Niro chcesz? Nie, no też Dalej? mam Goslinga na pierwszym, tylko po prostu się zastanawiałem, skąd taka różnica w typowaniu Goslinga i nietypowaniu Robi. Ale okej, okay, załóżmy, że. Znaczy, no dobrze to wyjaśniłeś, więc niech ci będzie. De Niro też mam na drugim, tak, i zgadzam się z tym, co powiedziałeś wcześniej. Natomiast nie zgadzam się z tym, że powiedziałeś, że to już się na pewno rozegra między tymi dwoma aktorami, bo Past szczególnie w Lives kategoriach. wjeżdża, Past Lives wjeżdża. Znaczy, nawet nie chodzi mi o. No, nie chodzi mi tutaj o pastę szczególnie, tylko po prostu kategorie drugoplanowe często są takie, że w tym momencie sezonu może nawet nie myślimy za bardzo o zwycięzcy. A może się pojawić rola, o której nie wiemy zbyt dużo. Być może, ale wiemy już wszystko. De Niro, i nawet jeżeli ten nieszczęsny Gosling by coś tam nie wyszło z tą Barbie, z tym Goslingiem, to ja myślę, że to jest czas na trzeciego Oscara dla żywej legendy De Niro, który po tych wszystkich wojnach z dziadkiem i wszystko moich starych powraca do Scorsese i robi tam podobno jedną z najlepszych ról w karierze, więc ja myślę, że musiałoby być coś naprawdę, naprawdę grubego, żeby pokonać nawet samego De Niro. Ja rozumiem, o co ci chodzi, ale nie jest przypadek, jak na przykład mieliśmy Jesse'ego Plemonsa, Power of the Dog, i mówiliśmy, że on to wygra, bo to już czas Plemonsa, ale nie wiedzieliśmy nic o tej roli, i potem się okazało, że go tam nie ma, tylko to już jest film, który faktycznie wyszedł. I to wiemy już nawet tak naprawdę tutaj od naszych znajomych, tak? To nawet niekoniecznie z recenzji wynika, z tego, co oni pisali o Killers of the Flower Moon, więc to są już sprawdzone informacje. A no, trzeci Oscar dla De Niro, no to też jest coś, co myślę byłoby bardzo fajnym momentem na gali, coś, co by przyciągnęło publiczność, coś, co by się zapisało w historii, a ta rola na to pozwala, więc wiadomo, no nie będę typował trzech Oscarów aktorskich dla Killers of the Flower Moon, spoiler alert do następnej kategorii, ale no na pewno. Nie uważam, że tu wyjdzie ktoś znikąd i nagle pokaże De Niro i Goslingowi papaj i odejdzie ze statuetką. Na pewno coś się zmieni, jeżeli chodzi o tą piątkę, którą typujemy, ale no ten Gosling i De Niro, to wydaje się, że no nie wiem, co tu by się musiało stać, żeby im ktoś zagroził. Znaczy, no tak, De Niro powinien jak najbardziej nominację uzyskać. I to jest nawet sytuacja, także możemy raczej mówić o pewniaku, no bo to jest to film, który był widziany, którego mamy recenzję, mamy opinię od naszych znajomych, więc o De Niro można być dosyć spokojnym. No a co dalej? Life. Ja mam tego. John Magaro. John Past Life. Magaro, czyli się słuchamy ekspertów. Znaczy Którzy ja to postawili wziąłem, Magaro wyżej, czy masz bo obu? nie, ja mam tylko Magaro, bo to jest aktor, który tam w miarę jest jakoś rozpoznawalny, na przykład z filmów Kelly Reichardt, tak? On był w tej pierwszej krowie i w Showing Up. On jest taki fajny gościu. On pasuje na tą nominację. Być może obaj się dostaną, ale znowu spoiler alert, już w aktorce drugoplanowej jest inny film, który dostanie podwójną nominację, No. więc nie chcę tego robić tutaj ponownie, ale jeżeli Past Lives faktycznie może wygrać, no to prawdopodobnie drugi pan z Past Lives zrobi Stefanik Su i tu wejdzie, natomiast Tylko, ja że na ten razie tego Teoju nie może być typuję. też, ten Teoju może też być na pierwszym planie. No bo to jest film o ich relacji, tak? O relacji Nie, Grety Lee no. z Teoju, więc równie dobrze Teoju może pójść na pierwszy plan po prostu. I tam się Być nie przebić. może. A drugi plan może zostać właśnie dla Johna Magaro, żeby mu ułatwić sytuację. Więc no ja mam Tak. Magaro też w tym momencie. O, no to
Zgadzamy się znowu. To jest wielkie zaskoczenie, że mamy to samo. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Jeszcze w tej samej kolejności. No nie, ale ja, dobrze. Ja go mam na... Chociaż nie, no dobra, nie, no tak, w sumie go postawię na trzecim. Niech będzie. Dobra, teraz się rozminiemy. Bo ja na czwartym miejscu mam Poor Things, ale nie mam Willema Dafoe. Bo ja już nie typuję Willema Dafoe, bo to no, się już, zakończy no. zawsze. Ja mam Marka Ruffalo. Ja nie wiem, jaką on dokładnie ma rolę w tym filmie, ale to jest przeczucie. Plus, jeżeli jest właśnie film typu Poor Things, który ma sporo bazu i ma Marka Ruffalo na drugim planie, to on dostaje nominację, bo to już się zdarzyło 3 razy i 2 razy to był film, który raz był na 10. miejscu i się dostał, wtedy było właśnie jeszcze 10 nominowanych, a drugim razem to był film, który się nie dostał do Best Picture i to były Wszystko w porządku i Foxcatcher. No jeszcze miał oczywiście nominację za Spotlight, który wygrał Best Picture, więc to pokazuje, że to jest aktor, który nie jest skojarzony z MCU, jak się może na pierwszy rzut oka wydawać, no bo tak, o, Mark Ruffalo to Hulk jest, to przecież po co go mam nominować, nie? To jest właśnie aktor, który jest bardzo lubiany, który jest bardzo szanowany w branży, co pokazały te 3 nominacje, które w sumie poza Spotlight chyba nie były jakoś bardzo spodziewane, nie były pewniakami. A jeżeli jest tutaj w filmie Lanthimosa, to myślę, że też może pokazać coś zupełnie innego, bo te filmy, o których mówiłem poprzednio, to były jakieś właśnie Oscar baity, to były dosyć normalne role, natomiast tutaj być może trochę go spuszczą ze smyczy, on może poszaleć, a wiem, że umiejętności na to ma, więc ja typuję Marka Ruffalo, ale być może się mylę, być może będzie to Willem Dafoe, być może nikogo nie będzie z Poor Things. To Willem Dafoe gra tego naukowca, który tworzy tą Emma Stone? Tak, tak. Okej. Okay. Czyli nie wiemy, kogo Mark Ruffalo gra. W sensie, jaka jest jego rola? Jest napisane chyba, ale no... W sensie, że my nie wiemy, jako że ty nie wiesz. Ja nie wiem. Okej, no ja też nie wiem, więc nie wiem. No okej, no. Niech ci będzie. Ja mam Charlesa Meltona z May December, jak już zresztą wspomniałem w poprzednim materiale. I to ja tylko wierzę w ten powiem, film... tak, jeżeli mogę, bo wszedłem na Letterboxa, to Mark Ruffalo jest drugi poem, jest on na Letterboxie wymieniony. To dobry znak w takim razie. Gra kogoś, kto się nazywa Duncan Weatherburn. Znaczy, no nie czytałem książki, także... No ja też nie, ale no jeżeli jest na drugim miejscu, a to jest robione pewnie na podstawie tego, jaką rolę miały postacie w książce, no to ma sens w takim wypadku. No wracając do tego May December, to ja wierzę w ten film aktorsko, ponieważ sądzę, że to jest taki showcase aktorski, że po prostu gałąź aktorska będzie go chciała wyróżnić. Pamiętajmy, to nieszczęsne Being the Ricardos, które dostało 3 nominacje aktorskie, a do Best Picture się nie dostało. Sądzę, że May December może mieć podobną sytuację. I jak tak wszyscy chwalą te 3 role, w sensie Portman, Meltona i Moore, to sądzę, że na tym etapie sezonu spokojnie mogę ich wszystkich 3 typować i się z tym dobrze czuć. Ma sens, tutaj na pewno nie skreślam, nie mam go w 5, ale nie skreślam. Na 5. miejscu u mnie no Jeremy Poe za Collaboration. Dlatego, że ostatnio tutaj Michałowi się oczywiście pochwaliłem, bo to było bardzo śmieszne dla mnie, że odpalam film Basquiat, bo mi się skojarzyło od razu z naszym ulubionym scenarzystą McCartanem z jego Collaboration i z tego, co widziałem właśnie w filmie Basquiat, wydaje mi się, że Jeremy Poe, po tym co pokazał jeszcze w The Inspection, ma tutaj potencjał otrzeć się o wybitność, nawet jeżeli scenariusz McCartana skutecznie będzie mu podcinał skrzydła, no to był jednak taki no dosyć charakterystyczny człowiek, to był taki właśnie młody artysta, który też był narkomanem, oczywiście umarł na przydawkowanie, co jest ulubionym, w ogóle to jest jakiś ulubiony temat McCartana, bo połowa bohaterów jego filmu to umiera przez narkotyki, tak, no bo jest Whitney Houston, jest ten Rami Malek, znaczy on niekoniecznie przez to, ale to na pewno mu nie pomogło w utrzymaniu jego zdrowia. Na pewno to był duży problem. Tak, jeszcze jest teraz ten Jeremy Pope, Basquiat, także jakaś słabość do narkotyków widzę, ale no wydaje mi się, że jeżeli Collaboration nawet będzie słabe, to Pope jest
taką wschodzącą gwiazdą i może być naprawdę niesamowity. I w końcu Akademia być może będzie chciała go dostrzec. Plus no to trochę biało w tej kategorii jest, więc taki Jeremy Pope też by tutaj bardzo ładnie pasował. Ja mu kibicuję, nawet jeżeli collaboration będzie jakie będzie, no to to jest bardzo, bardzo utalentowany młody aktor i jeżeli dajemy mu taką rolę, a to jest też rola, która na deskach teatru wygrywała różne nagrody, więc też wiemy, że zresztą on ją grał, tak, więc to jest po prostu przeniesienie tego spektaklu praktycznie w całości na taśmę filmową. Także no powinno się to wydarzyć. I chciałbym w sumie, no bo mówię, Jeremy Pope zasługuje. I to tutaj... No trzymam kciuki, żeby ten film wyszedł w ogóle, bo ja bym chciał, żeby McCartneyowi się w końcu udało coś zrobić. Nawet jeżeli go bardzo nie lubię, no to on marnuje te pomysły po prostu tak, że mnie to strasznie boli i chciałbym, żeby w końcu czegoś nie zmarnował. Żeby pokazał, że ja też umiem. Zgadzam się, oczywiście tak. Musimy zakładać, że ten film w tym roku wyjdzie, bo nie jesteśmy przekonani. Prawda. I pamiętajmy, że McCartney jednak osiąga sukcesy ze zdobywaniem nominacji aktorskich za swoje scenariusze. Także jest duża szansa no, na nominację na przykład właśnie, znaczy no, na nominację za scenariusz i za aktora drugoplanowego. Albo nawet tylko za aktora drugoplanowego. No raczej tak będzie. Ale no. No lepiej, bo jak za scenariusz zostanie, to Dobrze, czy masz jakichś aktorów wypisanych poza tym, znaczy poza swoim top 5, no bo ogólnie tam się trochę różniliśmy, tak, no tak więcej tak. Padło tych nazwisk, no to proszę, bo ja nic nie napisałem sobie, bo nic nie uważam, żeby było tutaj warte zapisania. Znaczy, no zapisałem sobie to, co Oscar eksperci mieli na szóstym miejscu też, czyli Brian Tyree Henry za Flynn Strong, ale tak tylko wypisałem z obowiązku, bo nie sądzę, żeby Brian Tyree Henry był w stanie dostać nominację jeszcze raz za film, którego będzie jedyną nominacją. Jakby no, to się nie wydarzy, więc dziękuję. No raczej nie, raczej nie. Wypisałem sobie Colmana Domingo za The Color Purple też, ale no też nie sądzę, żeby The Color Purple było filmem, który będzie w stanie dostać 4 nominacje aktorskie. Ale no, nie wiem, jaką rolę ma tam postać Colmana Domingo, więc ciężko mi się też wypowiedzieć. Jak umie śpiewać, to w sumie. Czemu nie? Chociaż ten głos właśnie jego tak nie pasuje mi do musicalu. Ale kto wie, może nas zaskoczy. Jeżeli wiesz, jeżeli będzie i Rustin i będzie miał faktycznie jakąś w miarę ważną rolę w Color Purple, no to to jest film, który mógłby w sumie dostać 4 nominacje aktorskie. No mógłby, no mógłby. Jest też Ben Affleck za R, który gdzieś się może pojawić. Tak, to jest coś, co na tak się stanie. No właśnie. I jeszcze jest Jacob Elordi za Saltburn. Chociaż sądzę, że on tam raczej zniknie w cieniu Keogana i też myślę, nie wydaje mi się... zniknie w cieniu. Nie wydaje mi się, żeby to był aktor na nominację Oscarową, ale też tak potencjalnie wypisałem, jeśli jest tam, może tam być w zasadzie co-leadem, a będzie na drugim planie, to jeśli Saltburn będzie mocne, to może się gdzieś tam pojawiać też. To też jest takie coś na sak bardziej, nie? Takie, ja sobie wyobrażam, Ben Affleck i Elordi i potem no. Mówię, o Boże, co oni znowu zrobili? No i tak. Dobrze. Ta aktorka drugoplanowa. No tutaj też się, właśnie coś, to wszystko się wydaje zbyt bezpieczne co do tych wygranych, no bo tu też jest pierwsze, drugie miejsce się wydaje, że raczej jest rozstrzygnięte, ale no to trzeba wszystko z dużym dystansem podchodzić. Na pierwszym miejscu ja mam drugiego Oscara aktorskiego dla Kira Sutherland Moon, czyli Lily Gladstone, chociaż wiemy, że to jest rola taka bardziej subtelna. I w przeciwieństwie do niej jest Daniel Brooks z Color Purple, która właśnie płacze, śpiewa, po prostu jest idealnym przykładem Oscar baitowej roli. Wiemy, że wygrała za swoją rolę nagrodę Tony i że to jest rola skrojona pod tego Oscara. No wydaje mi się, że w obecnych czasach właśnie w starciu takiej typowo oscarowej roli z czymś bardziej subtelnym to zazwyczaj drugie wygrywa. Ale kto wie, jeżeli Color Purple będzie tak mocny, że będzie trzeba nagrodzić je w jakiejś kategorii, no to lepszej kategorii niż aktorka drugoplanowa nie będzie. No też Color Purple to wydaje się taki film, który
właśnie może spokojnie zdobyć Oscara za drugi plan jako swojego jedynego Oscara. Tak jak West Side Story na przykład, nie? Tak, no właśnie, no ja... to jest idealny przykład takiej roli. No ja też mam Lily Glassa na pierwszym miejscu oczywiście i sądzę, że z tych wszystkich czterech kategorii to jest ta jedna, w której większość typerów się zgadza co do typowanego zwycięstwa. Szczególnie, że no jest narracja, że ta rola zbiera znakomite opinie i wszystko pasuje. Oczywiście sezon się może potoczyć na różne strony. Daniel Brooks też może nie pomóc to, że The Color Purple tutaj może dostać dwie nominacje. Raczej dostanie, bo Pinkerton to jest taka aktorka też bardzo lubiana, bardzo uznana. Nominację miała chyba tylko za Benjamina Buttona. Także no, pasuje bardzo, no szczególnie, że powtarzam się po raz setny, będzie płakać i będzie śpiewać, a nie ma nic lepszego. I pewnie jeszcze będzie krzyczeć, bo ona to dużo krzyczy zawsze w tych filmach, także... No to na Oscary idealnie. Tak. No więc Lily Gladstone tutaj wygląda bardzo dobrze do zwycięstwa. No i te dwie nominacje dla Color Purple, ale potem już po tej trójce moim zdaniem można czegoś poszukać. I tak, co ty znalazłeś? Tak. Ja znalazłem to samo, co w aktorze pierwszoplanowym, czyli... The Holdovers, tak? Holdovers i Sadburn, czyli Randolph i Rosamund Pike. Ale to jest takie coś właśnie, że to idzie wszystko w pakiecie z filmami. Że jeżeli te filmy się nie udadzą, to one na pewno nominacji nie dostaną. Bo Randolph nie jest aktorka, która idzie po nominację bez filmu. Wiemy, że ona tam będzie miała znaczącą rolę i jeżeli ten film będzie takim crowdpleaserem jak ma być, no to nie wyobrażam sobie, żeby ona nominacji nie dostała. Ale jeżeli się wywali tak jak ty sądzisz, no to możemy ją skreślić od razu. A wiemy, że Oscary nie lubią Rosamund Pike bardzo, że jeżeli mają ją nominować, to po prostu o ciężary są. Także nawet jeżeli Sadburn się uda, to ja się nie dziwię, że Rosamund Pike nie dostaje nominacji. Ale no ten typ filmu, czyli czarna komedia, thriller, no to jest coś, w czym ona się odnajduje po prostu najlepiej na świecie, tak? Tutaj Gone Girl, I Care A Lot i no wydaje mi się, że tutaj może być naprawdę znakomity występ aktorski, no tylko, że Oscary jej nie lubią i to jest ten problem. Nie jestem przekonany do żadnej z nich tak w 100%, ale no według mnie najlepiej one tutaj pasują. No to ja tak... Czyli sądzę, że Randolph nie ma szans, jeśli The Holdovers się nie pojawi. Nie, na pewno nie. No dobra. Czy na pewno? Nie, bo potem może no wiadomo, się wiadomo, wycinać, że ja powiedziałem, że na pewno, a potem się wydarzy. Także może się wydarzyć, ale jest na to takie prawdopodobieństwo jak to, że Oppenheimer by zniszczył Ziemię, czyli jest tylko 1% szans na to. Bo to tylko teoria jest. Co do Pike, z kolei pytanie, czy ona by miała wystarczająco czasu ekranowego w Saltburn? Czy to jednak nie byłby film, który by się bardzo opierał po prostu na Kioganie i Elordin? W sumie tak. W sumie możesz mieć rację. I czy Rosamund Pike tam w ogóle by miała coś do grania? Tak, no bo jak sobie przypomnimy Promising Young Woman i tam role drugoplanowe, no to tam mimo naprawdę fajnej obsady, no to były role na... Głównie na jakieś jedną, dwie sceny, tak? I to wszystko się skupiało na Carey Mulligan, więc być może tutaj też wszystko się skupi na Kioganie. Dobrze zauważyłeś, także to kolejny argument, że Pike się nie dostanie. Przykre. No ja mam tą Julianne Moore, tak jak już wspominałem, z moimi trzema nominacjami dla May December. No a na tym piątym miejscu to nie wiem, co zrobić, szczerze mówiąc, bo nie mam kogo wsadzić. To jak nie masz kogo wsadzić, to chyba Viola Davis. Jako jedyna nominacja dla Elle? Sądzisz, że to by miało sens? No jeżeli Elle ma dostać jakąś nominację, no to Viola Davis jest najpewniejsza. Czy ja nie typuję żadnej, nie, ale od tego zaczynamy. Może Lashana Lynch za Boba Marleya. Jako wsparcie dla Benadira. No ja mam wypisaną, nie wiem czy to pomoże, śmieszne w sumie, na szóstym mam Davis, na siódmym z jakiegoś powodu, bo to jest też coś, co ja sobie wymyśliłem i co ja myślę, że może się gdzieś pojawić, to jest Penelope Cruz za Ferrari. Nie, może chcesz Penelope Cruz za Ferrari. Nie, dzięki. No ja widziałem, z kolei przeglądałem typy Variety i Variety typuje w piątce America Ferrere za Dumb Money.
Także też pozdrawiam. Raczej za Barbie, a nie za, za Dump Money, ale spoko. No dobra, to postawię tą Davis, już niech będzie. Bo znaczy wiadomo, że mógłbym wstawić tą Pike, szczególnie, że typujemy Salbert do Best Picture. Natomiast nie wierzę za bardzo, że Rosamund Pike tam będzie miała znaczącą rolę. Co wiadomo, jest oczywiście tylko moim gdybaniem w tym momencie, ale wstawię tą Davis, że no, wiadomo, Davis to takie nazwisko, że może być jedyną nominacją dla takiego filmu. Może być, to prawda. Więc niech będzie, załóżmy, że będzie. Nie wierzę w to za bardzo, ale z opcji, które mam tutaj potencjalnie, a nie mam ich zbyt wiele, to niech będzie tak. Staw Dua Lipę za Barbie. No, Dua Lipa do piosenki. Ale tam będzie wszystkie syrenki grała, tam wszystkie 5 nominacji mogą no, być. No to 5 nominacji. Tam ich będzie co najmniej 5, także... Nie, spoko. No jak będzie Lily Glass, to mnie 4 razy Dua Lipa, to będzie w porządku. Tak, ja się zgadzam, że to było fajne. I tym humorystycznym akcentem żegnamy widzów w drugiej części materiału o typowaniu kategorii aktorskich na Oscary rok 2024. Zachęcamy do dyskutowania z naszymi typami w komentarzach, do pisania swoich przewidywań. Chętnie się tutaj z Michałem odniesiemy. I napiszcie, czy według Was Dua Lipa powinna zająć wszystkie 5 miejsc w tej kategorii, czy tylko 4, a może mniej? Jak uważacie? Ja uważam, że wszystkie 5. No ja uważam, że 4, ja będę tutaj oszczędny. Michał 4. No ja uważam, że wszystkie... Nie, no dobra, 4 i jeszcze Emma może być. Nasze zdjęcie profilowe może okay, być. No także... dobra. Tak się zgadzamy. Dobra, widzuję, bo już tutaj szalejemy, także do widzenia Wam i dziękujemy. Do widzenia, dziękujemy. No i pa.